Cześć, siemano, witajcie! Z tej strony Mafia Solec, jako Mafia Solec Team, jest ze mną Bronek. Siemano. I jest ze mną Adaś. Siema. I jest z nami Tanas, jak widzicie z tyłu. Bardzo serdecznie zapraszamy Was na koncert charytatywny dla Tymka, który odbędzie się w hali Mosi w Słupcy 26 marca o godzinie 16. Będzie można spotkać tam nie tylko nas, youtuberów rolniczych, ale i wielu innych. Oraz wielu artystów i znanych gwiazd, także na pewno nie będziecie się nudzić. Będzie czas, aby się z nami spotkać, zbić pionę i nie tylko. Więcej na temat koncertu znajdziecie w opisie tego filmu. Śledźcie nasze filmy i nasze social media. Do zobaczyska! Cześć, siemano, witajcie! Z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym odcineczku Od Zera do Farmera. Brączuś! Siemano! I Jadaś! Siemaneczko! Stała trójeczka, Brączuś już do nas wrócił i ciśniemy sobie z wiosną. Mamy marzec, dużo roboty przed nami. Troszkę kasy straciliśmy, ale naprawdę zadziało się tutaj co niemiara. Pierwsze co, już jedziemy, żeby robota nie stała, później przyjadę, to wam pokażę, na co trochę tych pieniędzy ogólnie poszło. Może Jadaś chce złożyć ten pług na wyjazd akurat, bo akurat chyba nie był złożony. Czekaj, ja sobie tak, odpolę koguciki i generalnie udajemy się na nasze nowe pole. Bardzo serdecznie zapraszam na odcinek u Adasia, jeżeli nie widzieliście właśnie zimowego odcineczka. Tam naprawdę zarobiliśmy kasiory, co niemiara. Sam jestem w szoku, że to tak się udało. Prawdopodobnie jeszcze teraz na wiosnę jakieś pole bym chyba dokupił. Takie do 150 tysięcy, żeby resztę zostawić na te żniwa, żeby od razu, wiecie, w żniwa no nie sprzedajemy naszej pszenicy, nie sprzedajemy naszych plonów. Adam, czemu masz halogeny z tyłu? Ja oświetliłem się, żeby jechać. A, bo to tak dziwnie wygląda, tak dziwnie oświetlało mi ciągnik, że masakra. Ogólnie ta droga trochę zwariowana jest na to pole, bo tak rzuca, jak się nie jedzie na kierownicy, że to masakra. Jest tu taka pustka, że to jest otchłań po prostu. Ja wczoraj generalnie posiedziałem troszeczkę czasu, no prawie 5 godzin, jeśli chodzi o ogarnianie. Zobaczycie zaraz sami, na co to poświęciłem ten czas. Bronek? Jadę. O, dobrze, bo stary, to już było takie mlaskanie, nie? Że ja nie wiem, co ty tam siorbałeś. Co? Takie weszło echo, że każde przełknięcie twojej śliny i to wszystko było tak słychać, że masakra. Ja może piłem akurat. A, no to dlatego to tak było słychać. Ale wiesz, wyczuliło się, bo jak ty krzykłeś jadę, to było 15 razy decybelu więcej. To będzie tutaj? Nie. Myślę, nie, to jest tutaj, mordeczko. Dobrze, to jest tutaj. O Boże, ktoś tu gadał. Coś. Aha, były ogłoszenia na stadionie słychać. Tak jakby przez mikrofon było gadane. Generalnie jest tu wielka, wielka pustka. Postaram się, bo będziemy dość często tutaj na to pole jeździć, postaram się tutaj porobić w ogóle tą drogę, żeby to troszeczkę ładniej wyglądało. Nie ukrywam, w ogóle na to pole wcześniej nie zwracaliśmy uwagi. Ja jestem w szoku, że naprawdę tu taka perełka została. Mega się cieszę, bo szukaliśmy pola gdzieś troszeczkę dalej i to się naprawdę udało zrobić. Dobra, jak widzicie właśnie, nowa maszyna z tyłu. Wykłóciliśmy się z firmą, od której mieliśmy poprzedni właśnie Głębosz. No była tragedia, jak sami dobrze pamiętacie, jeśli chodzi o tamtego Głębosza, bo po prostu no on nie działał. NMO żeśmy sobie wymienili, te same pieniądze, więc naprawdę spoko wygląda. Zobaczcie sobie sami, jak to teraz tutaj wyżdży to pole, naprawdę jest kupę roboty, nie? Może to jeszcze teraz klimatu wam nie odda, odda wam to dopiero jak będą piękne drzewa zielone, bo teraz jest taka wiosna i tak ja sobie zrobiłem widok kwietniowy, bo marzec był naprawdę tragiczny, ale zobaczcie, pododawane tutaj te drzewa, kwiaty, krzaki, no zrobiły tak cholerny klimat, tak samo jak przy tej autostradzie. Jak nie zapomnę, choć na dzisiaj mam ten odcinek do wyrenderowania, to jest sporo roboty i mało czasu, to bym wam wrzucił, ale raczej jeżeli graliście na oryginalnej, to będziecie wiedzieć, jak to pole wyglądało. Pobawiłem się od razu też tutaj u sąsiadów i jak sami dobrze widzicie, mają też płoty, jakieś żywopłoty i inne duperele, żeby po prostu ten klimat tego pola wycisnąć w 100%, ale żeby było mało, no tutaj na to pole nie poświęciłem wczoraj całego mojego czasu. Poświęciłem też bardzo dużą część, żeby pokombinować, co zrobić z tym naszym pięknym silosem na gospodarstwie z krowami, bo jak dobrze pamiętacie, był pewien problem.
Tutaj na pewno chłopaki, jeżeli będziecie gdzieś w przyszłości używać Lumberjacka, tak jak ja tutaj też się teraz wzoruję na serii z Thanasem, musimy niestety nie wyrywać, może nie niszczyć korzeni tym modem, bo na odległość jak się pobiegnie, jeśli chodzi tutaj o tego Lumberjacka, to jest coś takiego, że to drzewo tak jakby widać i ono swój korzeń zostawia. Ja wczoraj, nie wiem, męki, bóle, po godzinie wykminiłem, żeby po prostu przyjechać do rypania pni tym specjalnym sprzętem, no i faktycznie niewidzialne pnie gdzieś tam były, ale niestety nie byłem tego w stanie już wszystkiego wyciąć i tak nadal gdzieś tam zostawały jakieś szczedziwne kolizje, no i nagle doszło mi do głowy, żeby zrobić silos na wysokości. Zobaczycie sobie sami, jak później pobiegniemy. Na wysokości zadania. No i chyba udało mi się stanąć na wysokości zadania, bo naprawdę wyszło to tam, można powiedzieć, że rewelacyjnie. Strasznie mi się podoba, bo jest mega fajny klimacik pod tym względem. A tutaj co my tutaj mamy? Czy my do torów nie będziemy mogli podjechać jak najbliżej? Ale bym tu się teraz zdenerwował, bo tego nie sprawdziłem. Bo malować możemy, ale... A co jest za... To nie należy do ciebie? No jo. Czekaj, gdzie to załapię? Dobra, tu dopiero łapię. No to będę musiał się pobawić jeszcze sporo poza odcinkiem i to wyrysować. Myślałem, że do torów dojedziemy i taki fajny klimat chciałem stworzyć. Tak teraz dopiero patrzę po tym, po właśnie zarysie landu, że tam jeszcze spory kawałek do torów jest, co nie? O Jezu, tutaj czekaj. To nie jest kupione. A da się to kupić w ogóle? Nie, raczej nie. Wątpię, nie da się. Kurda, dziot. Chociaż ja nie mogę, więc... No dobra, zobaczcie sobie sami tutaj. To jest nie do kupienia, ale... Jest kawałek do zrobienia. Adaś, ty i tak będziesz musiał tu, widzę, po mnie pługiem przeciągnąć, bo ta trawa, która tutaj jest pomalowana, czekajcie, ja tutaj to zrobię od razu, bo to przynajmniej będziemy zarys pola już dzisiaj. Widzieli, kurde, nie chciałem jechać... Tak. Tak, dobrze. Nie chciałem wcześniej... Wiecie, przyjeżdżać i ogarniać tu coś, no bo mówię, to tak fajnie na odcinek, chcę ten obrys pola zrobić, żeby to po prostu ładnie wyglądało. No i oczywiście, jak to tam w naszym farmingu pięknie bywa, no nie działa, nie zwróciłem uwagi tutaj faktycznie, że tu już ten land jak najdalej do torów nie należy do nas. Troszeczkę szkoda, bo myślałem, że faktycznie gdzieś to tam siądzie. No ja z jednej strony zbytnio no nie można mieć aż tak blisko torów pola, więc to się trochę godzę. No, z farmingiem, co nie? Kurde! Aha, dobra, tej trawy tutaj nie poprawiłem. Będziesz jechał pługiem, to ogarniesz. Niestety sami dobrze wiecie, jak to jest z tymi malowanymi rzeczami. Czekaj, co my mamy? Jest wreszcie to, co chcieliśmy, czyli regulowanie głębokości tego właśnie głębosza na myszkę. Mega fajnie to działa. No szkoda, że tamten niebo, no żółty kolor, naprawdę bardzo fajna maszyna, choć taki szaro-czarnej no nie mamy. Bronek, jak widzicie, tu już zestawy sobie zwozi do kamieni, choć nie wiem, Adaś, wyorywujesz kamienie duże? A dobra, ja kilka to znaczy są i duże i małe, nie, ale nie ma aż tak wiele. Na tym kawałku, co nie jest zrobione, jest dużo kamieni, więc... No bardzo dobra, zastanawia tak. To, czy małe masy i da radę z tą maszyną. Da, ale na GPS-ie, nie? To na pewno, bo nieraz się nim woziło te kamienie, tylko po prostu gdzieś tam on na proste, jak włączysz mu GPS-a, to on ci będzie szedł. Gorzej jest, jak ty nim nawracasz, tego strasznie buja. Kurda, ja się tu tak narobiłem z tą skarpą, nie? Szkoda, bo naprawdę kupa roboty poszła na marne, bo najwięcej czasu tutaj straciłem nad zrobieniem tego terenu, żeby to po prostu ładnie wyglądało, bo ciężko było tu cokolwiek innego wykminić. No ale niestety, no nic nie poradzimy, nie wiem, zobaczymy, może się za to zabiorę, albo zostawimy to tak jak jest, po prostu dołożę jakieś kilka jeszcze tutaj krzaczków i tyle. Czy ta trawa będzie mi tutaj zostawiać, czy ją zlikwiduje? To ogólnie fajnie, bo jesteśmy przy firmie do robienia płatków, z tego co dobrze pamiętam. Jest żółta? Tak, to jest raczej na 99%. Naprawdę fajnie ona wygląda. I spoko też kiedyś przy okazji, jak wiecie, będziemy mieli tutaj pole, nie wiem, przypuśćmy z owsem, będzie spoko na przykład sobie tutaj takie coś pogadać, żebyś po prostu średnio będziemy mogli tutaj wozić. Mamy dwa wjazdy od firmy, jeżeli byśmy chcieli też od niej wjeżdżać. Wjazdek mamy tylko jeden, tu się już nie bawiłem, żeby nikomu przez podwórko tutaj, że tak powiem, nie jeździć. Generalnie, jak wiecie sami, my szukaliśmy pola pod łąkę.
Ale tak powiem wam, jak bawiłem się z tym silosem, musiałem naszą wiatę przestawiać, pod którą mieliśmy naprawdę niewyobrażalną ilość siana. I tak sobie pomyślałem, że kurde, z jednej strony taki jeden... O Jezus, będę musiał, dobra, tu muszę przesiać trawą, bo nie mogę tego zaorać. Taki jeden sezon bez sianokosów naprawdę dobrze nam zrobi. Będziemy mogli się skupić idealnie na polach i otwarciem naszego interesu związanego z właśnie tym przemysłem, z młynem, z tym wszystkim. Więc naprawdę mega się cieszę, bo dochodzą nam kolejne pola, gdzie możemy na przykład sobie, wiecie, jakieś tam zboże czy coś w podobie posiać, bo tak naprawdę mamy tego mega, mega dużo, jak na ten sezon. Mamy dwa pola dość ciekawe jęczmienia, bo nie są na pewno malutkie. No i do tego mamy oczywiście jeszcze pszenicę, która była zasiana tutaj po poprzednim sezonie po soi, więc tego jest naprawdę, naprawdę sporo. I teraz tak sobie wykminiliśmy, kurde, co on tutaj nie pracuje, czy co? Co tu też pewnie mnie zaskoczy, powiedz, że firma jest taka wielka. Nie zdziwiłbym się. No pewnie tak Rady będzie. Dupne. Czekaj, zobaczmy dalej. Gdzie my mamy? Gdzie ty jesteś, kurde? Tu z tej strony płota mogę jechać daleko. Tutaj, gdzie ty jedziesz, jest nie nasz land w ogóle. O Jezu. O to dlaczego oni... Kurde, ale to ja też nie wiem, jakim cudem mi zaorało, że odtąd mamy gdzieś land, gdzie ja stoję. Czekaj. To ja zaraz zobaczymy sobie. Czekaj, nie? Jeszcze nie? Ale ja jestem... Nie, tu gdzie ja stoję. Odtąd jest. To jest... Powie mi ktoś... I tu ja worałem się niby... Dlaczego tu mogłem... Worywać się ile chcę, nie? A tu kurwa nie mogę. No. Tak nie, mam wrażenie, że to jest dotąd, tu, tak jakby nie, wyglądało. Nie, no zobacz sobie na minimapie. Nie, ja nie mogę orać, nie? To tam wiesz. Zobacz sobie na minimapie, dokąd jest ten. Ja pierdziele, masakra, nie sprawdzałem tego, no bo kurde, mówię, skoro jest tutaj pole, no to ten land, no... Ja się boję, że ja się worałem i to będzie potem problem z tym, co nie? Ja też bym pewny. Dlatego ci zostawiłem, mówię, tak ten, jak Bronek będziesz pewnie stał. No to kupę roboty niepotrzebnej zrobiłem wczoraj, niestety. O. A gdzie jeszcze nie mogłeś jechać? Zaraz zobaczymy, ile tutaj. To blisko torów nie mogłeś jechać, czy co? Tak. To blisko torów dojechałeś. Tutaj nie. Chciałem, jest tak nawet. Jak chciałem zrobić tutaj nie jest ten. Nawet, mordo. Tak jak są krzaki, tak? Co tam nie można? Land mamy dotąd niby, gdzie ja stoję w tą stronę. To moje ostatnie przeoranie to jest ostatni przejazd. Dobra, tu mi coś w ogóle zrobi, czy nie bardzo? Nie, nic nie robi, więc to trzeba będzie wyrównać wtedy trawą, potem powoli jakoś... O matko i córko! No dużo na pola odeszło tutaj, aż w szoku teraz jestem. Nie pomyślałbym, nie, że stracimy tak na tym. Myślałem, że no kurde, no wiecie, tu nic nie ma, no to powinno być, że pod pole, nie? Nic ci nie idzie, wiesz, mordo. Nie, wiem, no sprawdzam jak ten. Już pula zrobiłeś, więc tu już nie masz co. A czemu tu zapało? No tego nie, dlatego tego nie rozumiem, bo prawdopodobnie tutaj, patrz, tu, tak jak to idzie, tak bym mógł się tu worać, tak, tu. Bo to jak tak, już się, jeżeli tak, robi tak, tak landy, tak, tak. No to sorry, no to kurwa landy się... Landy zrobili dotąd, aż do siatki jest land. No nawet dalej, mordo, bo zobacz, ja zobacz, jak on mogłem się worać, dotąd. Więc jak ktoś pobiegł przy siatce, to byś zauważył. Nieźle. A no jo, dobrze. No masakra, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się czegoś takiego, nie, tutaj, na pewno. Dobra, no tutaj będziemy... Dobrze, chociaż się tutaj do roku idzie dojechać elegancko. Obsiejemy trawą i tyle na samym. No, czyli tutaj łąka w pewien sposób odda jak najbardziej. Nie wiem, jak to będzie wyglądało później, ale chyba będzie... Jeżeli mamy ten mod, będzie dało się radę kosić ją dookoła. Chyba ja. No i dlatego też mówię, nie robimy tutaj łąki. Postanowiliśmy sobie tutaj po prostu odpuścić. Z racji tego, że jak zasiejemy tu łąkę, to pewnie ona by była z dwa sezony ludziska. I wiecie, byłaby totalna lipa. Chcę zobaczyć, czy jeszcze coś uszknę, czy nic nie uszknę tu już. Bo już jak później malować... Nie, niestety nic więcej tu już nie jesteśmy w stanie zrobić. Dobra. Z jednej strony to zaraz prawdopodobnie wtedy jechać po pług i na dwa tu orać, bo... Dobra, tu jeszcze idzie. Chociaż daj Boże, żebyśmy mogli tutaj dojechać. Ty wziąłeś głębosz po to, żeby nim obrysować, tak? Tak, ja chciałem obrysować ładnie i tam jeszcze gdzieś chcę chwilę porobić, nie? Dobra, tu idzie w miarę. Wiesz, te kliny, nie kliny, będzie fajnie poobrabiać głębosze. Na prostych drogach, można, w prostych takich kawałkach można lecieć. Mówię, nie czaję tego, skoro mamy tutaj... są momenty, że możemy praktycznie komuś wjechać ich, że tak powiem, podwórko, a są momenty, gdzie to tak totalnie źle wystaje, nie?
No jest szkoda. Dziwne, ale no to nie my rysowaliśmy landy, więc... No, niestety. Ich pomysły. A ja nie mówię, nie pomyślałem w ogóle na ten temat, bo wiecie, mamy ten mod do malowania, że można malować gdzie się chce i dlatego też to mnie trochę zmyliło, bo tak to tego po prostu może no, nie widziałem. Tak to bym pewnie raczej to zauważył. Szkoda, bo mówię, no kupę roboty na pewno godzin by mi odeszło, bo bym nie musiał się tak bawić i wiecie, przy idealnie robić przy tych płotach, torach i w ogóle tego wszystkiego, tylko po prostu bym sobie na większą skalę to robił, no ale no nic na to już nie poradzimy. Wyszło jak wyszło, uratowaliśmy dość sporo i tak mimo wszystko. Dobra, tu... Z jednej strony dobrze, że Bronek będzie tutaj mógł zbierać te kamienie, wyrówna wszystkie tekstury chociaż tym zbierakiem, więc całkiem spoko. Nie ma problemu, już zaraz będę wyrównywał, tylko nie wiem, myślę, że nawet od strony torów możesz powoli wtedy cisnąć, czekaj, bo to już będzie na równo zrobione. Ja sobie tutaj pojadę ten mały powyrabiać, chociaż chwilę sobie pojeździłem, bo jak pamiętacie... Jakbyś powyrabiał, to by było super. Pamiętacie, było ostatnio sobie zbytnio nie najeździłem się, jeśli chodzi o tutaj głębosza. Czekajcie, my sobie wypijemy mu teraz szerokość roboczą na 2,6. Zobaczmy, mam nadzieję, że będzie ok. Boję się tylko, że po prostu zaraz będzie taki moment, żebym musiał poprzemalowywać całą tą trawę, bo on tu nie będzie mi krył. Właśnie to mają głębosze do siebie i ten mod na kultywatorowanie nimi, tworzenie pól. Ale no nie powinno być tragedii. Także no tutaj, tak szczerze, siedzieliśmy chwilę przed odcinkiem, kminiąc, co tutaj siejemy. Bo jak sami dobrze wiecie, no tego zboża mamy dość sporo, ale to jest taki sezon, gdzie na tego zboża chcemy mieć jak najwięcej. Ogólnie owiec dość sporo zarobiliśmy na zimę z niego. Dość fajne pieniążki za to przyszły. Kukurydza też mega fajnie zaskoczyła, bo to prawie 100 tysięcy no, mieliśmy, więc za bardzo ładnie. Owiec zarazem było prawie 200, więc to też był rekord. Nie wiem, czy na przykład... siejemy tutaj, to no wiem, że to jest dziwne pole pod kukurydzą, na pewno dużo rozcinania się, za dużo chyba też tych klinów tutaj jest. Nie wiem czemu najbardziej gdzieś to zboże, bo dzięki temu, jak sami dobrze wiecie, byśmy mieli naprawdę sporo rzeczy do robienia tutaj, tak? Bo wiecie, przyjechać, sprasować to wszystko, zebrać słomę, uprawić, nawieść, no naprawdę byłoby tutaj roboty, co nie miara. A jak była łąka, to co mamy z niej zrobione, jo? No łąka mówię, no łąka tu tak czy tak będzie, nie? Wydaje mi się, że ten sezon... Na następnym sezonie tak, damy ładną, fajną łąkę, no bo tutaj takie to pole sklina wychodzi. I ona mi się wydaje, że jeżeli faktycznie dałoby radę to ściąć, no to spoko, bo wykorzystamy tutaj w 100% to pole tak jak jest zrobione, ale no tego nie jestem pewien, bo mówię teraz w tym farmingu. Już niczego nie można być pewnym, bo powiem wam szczerze, działamy z po sąsiedzku, dlatego też czasami tych odcinków nie widzicie, bo jak nie mam od zera albo co nagrać, to powiem wam szczerze, że nie chce mi się nic zbytnio wymyślać, bo wolę ten czas poświęcić na po sąsiedzku czy podziałanie z czymś innym względem nowych serii. I tam no co chwilę napotykamy takie problemy, że to jest po prostu tragedia. Dzisiaj pobierałem sobie silos z ModHuba, no i niestety no, nie działa, tak? Kolizje nie działają, wydaje mi się, że może być to, że po prostu połowa modów nie będzie działała przez to, że wyszła ta ostatnia taka aktualizacja, ale dość duża do farminga i może po prostu, wiecie, te mody jeszcze są niezaktualizowane, bo jeżeli nie, no to naprawdę wątpię, no, żeby takie coś Giantsi przepuścili też z jednej strony, bo w silosie na kiszonkę najważniejsze jest to, żeby po prostu kolizje działały i wszystko było na swoim miejscu, więc no niestety z tym troszeczkę. Lipton. Będzie coś tu w ogóle tych kamieni? Będzie. Masz tam jakiś mniejszy? No bo tu powiem ci, że teraz co ja jeżdżę po tym kawałeczku, to kilka takich kamieni. Takich kamieni tutaj jest, więc naprawdę spoko. Dobra, weźmy sobie tutaj GPS. Nie, kameczków będzie spoko, sporo i spoko, że też przyjechał tym zestawem, bo mówię, wyrówna ładnie to pole i będzie sam raz do roboty później. No tutaj dzisiaj myślę, że cały odcinek poświęcimy, na pewno tutaj chłopaki i zostaną i będą sobie działać, bo mówię, ja tam pójdę się wziąć troszeczkę też za inną robotę. Wiecie, najlepszy jest efekt taki na koniec, jak już jest to wszystko ogarnięte w 100%, jak już będzie tu posiane i zwałowane, więc naprawdę będzie co tutaj. A co nam w ogóle do siebie zostało? No naprawdę dużo mamy, nie wiem, ja bym myślał na pewno nad zakupem siewnika na kolejnych odcinkach jeszcze jednego do kukurydzy. No bo ja mamy trzy pola słonecznika mamy, nie?
Ja wam mówiłem o tym, jak był zajebisty siewing na promocji, to nie chcieliście. No ale to był tu już od razu, kurde, ciągany i... Ten duży. 9-metrowy. Nie, to był 9-metrowy zawieszany. Aha, ten wielki, dobra. No ale to też, mordo, pomyśl nad tym, że nie mielibyśmy go gdzie w ogóle stawiać. Bo to te 9 metrów, on jest nieskładany, ani nic w tym stylu, to jest jedna długa landa, ale to jest jak przyczepa. No na przykład, no ludzie nam też w komentarzach na przykład pisali teraz, żeby na tym małe, na tej małej łące postawić coś tam jednak na wiatę, jakąś wiatkę, co nie? I żeby jakieś maszyny tam porzucać. Nie wiem, czy jest sens teraz jeszcze tutaj stawiać, czy składać katę. A są też tacy, co mówili, żeby rozbudować tą wioskę tutaj też, co nie? Przenosić. Oferta jest przyczepa za 8 tysięcy. Widziałem, właśnie miałem wam mówić i jest naprawdę bardzo ładna. Aż się chcę zobaczyć jaka. To są te zielone, no. Tutaj Brączusia w cudownej serii live'owej. Ja wczoraj właśnie też ją widziałem na live'ie. Ale ona była mniejsza tamta moja. Ale kolorystycznie wyglądała i... Malutka, bo ja miałem niższą, niskoburtową, bo to jest z modów ja miałem, z modowa. No tutaj dobrze ona też wygląda, tylko że, kurde, tak szczerze powiem wam, no, te przyczepy, które mamy, wystarczają nam, my często nawet po dwa zestawy nie zawozimy na pola, nie? No. Więc ja nie wiem, czy jest sens teraz gdzieś tam te pieniądze wydawać, lepiej dołożyć i mówię, kupić ten siewnik, bo to się na pewno bardziej przyda. No ale siewnik który jaki? Nie wiem, ja jeszcze bym coś takiego bardzo podobnego pokroju. Jest coś takiego samego praktycznie, nie, tylko z innej firmy? Nie ma nic? No nie wiadomo jak nam odstawię. Nie patrzył pewnie. Dobra, tu masz połączone. Staje tylko tam ten klin. Robienia, że tak powiem. Tu tego wszystkiego. Tu ci któremuś z was zostawiam. Jak chce, to niech się tutaj. Tam jest trawa, Luke. Ty, mordo, ty już zjeżdżasz? Tak, ja znaczy, no ja będę sobie zostawiam wam tu ten zestaw. Ogólnie, możesz Landini sobie wziąć. Ja bym ciągnik zamienił, bo ja się zaraz tu nie wiem. Ty, no to weź se ten, przeczep z Głęboszem. Weź se tam podjedź i se przejąć case'a se weź i przeciąć głęboszem. O, zobaczcie, od razu całkiem inaczej, jak jest tak, wiecie, ładna gleba zrobiona. Nie wiem, najwyżej po prostu tutaj jeszcze tych krzaczków dosadzimy i to tyle. Odaś tu już piękne łoże, no kurde, tego nie mogę odżałować. Tu najbardziej mi zależało na tym, żeby to dociągnąć, żeby tu tak fajnie, wiecie, o. Taki ładny klinik tutaj z tego wyszedł, a no niestety. Lipa totalna, znajdujemy się na gospodarstwie i biegnę wam pokazać, jak wygląda teraz nasze gospodarstwo z krowami. Moim zdaniem naprawdę fajnie, bo nie dość, że doszło to miejsce na silos, to ta farma się tak jakby powiększyła. I zobaczcie sobie sami, jak to wygląda. No nie było opcji innej, bo do poziomu zerowego, takim jakim jest gospodarstwo, nie dało się tego zrobić silosu. Bawiłem się naprawdę dużo czasu, aż później wykminiłem, że faktycznie jak podniosę do tego poziomu maksymalnego, gdzie akurat te takie wierzchołki wystawały, no to mówię, na tym będę mógł postawić. No i faktycznie się udało. Dzięki temu, zobaczcie, mamy naprawdę mega fajny plac manewrowy do cofania i ładowania obornika. To jest naprawdę super sprawa. Tu głównie no, ten silos będzie wykorzystywany na kiszonki i takie, wiecie, jeżeli ten jeden będzie pełny czy cokolwiek, no to na ten drugi będziemy w sezonie sypać. Także tutaj na pewno ogarniemy, dość ciekawie będzie, na pewno dość ciężko do wjeżdżania tego wszystkiego. No zobaczcie sami, ile my mamy kostek siana, to jest naprawdę multum. Wiata naprawdę też spoko się wpasowało, wykorzystaliśmy jeszcze więcej terenu. Zobaczcie sami, jak sobie to pięknie tutaj wygląda, także myślę, że naprawdę dość spoko ta robota wyszła. Już chciałem zrobić jedno i drugie za jednym razem, z racji tego, że kurczę, i tak to by mnie czekało praktycznie. Myślałem, że będziemy mieli trawę, to mówię, będziemy to robić za jeden odcinek, za dwa, więc będzie naprawdę tego sporo. A tak to no wyszło, że praktycznie to by było dopiero na następne za potrzebne, ale mamy to już zrobione, więc z jednej strony już mamy to w jakiś sposób z głowy. Dobra, my sobie tu dojedziemy ładnie, bo chciałem sobie jeszcze właśnie zlikwidować tą łączkę, akurat na niej się tutaj znajdujemy. Nie wiem, powiem wam, że może nie wiem, zasiejmy tu, bo to jeszcze ziemniaków nie mamy ani nic. Zasiejemy tu jeszcze w tym sezonie jakąś rzecz, żeby tu po prostu może przechścić to pole na ostatni raz. I po żniwach wtedy na spokojnie sobie usiądę, bo powiem wam szczerze, że no wczoraj się tyle nasiedziałem z tym budowaniem i na posąsiedzku też mam sporo tej pracy, że po prostu nie chce mi się teraz siedzieć i kminić, czy rozbudowujemy tą gospę, czy robimy tutaj coś
takiego, wiecie, z dobudówką. Naprawdę nie mam teraz weny i czasu na robienie tego wszystkiego, bo jak sami dobrze wiecie, teraz też weekend wyjeżdżamy na koncert. Mam nadzieję, że tutaj na początku tego od zera wrzucę wam jeszcze wszystkie informacje, także bardzo serdecznie zapraszam do opisu. Mam nadzieję, że się z wami zobaczymy, bo jak sami dobrze wiecie, teraz z targami naprawdę ciężko pod tym względem. Były Kielce, akurat no tak nam wypadło, że nikomu nie pasowało jechać na te Kielce. Miejmy nadzieję, że ten rok już troszeczkę bardziej się ogarnie i na jakieś jedne targi się jeszcze przejedziemy, ale fajnie, że chociaż wypadł ten koncert. Będziemy mieli właśnie tam może nawet i więcej czasu niż na takich zwykłych rolniczych targach, żeby zbić pionę, zrobić zdjęcie czy pogadać, więc bardzo serdecznie was zapraszamy. Wszystkie sprawy związane z tym informacja macie w opisie. Informacja, zapomniał, odnosi silnika do kukurydzy. No. To jest kun 5,4 metra na tym, na Mothubie. Całkiem spoko. To jeszcze spoko, nie? No, spoko. Bo nasz jest i szóstka? Tak. Poczekaj, nie. Tak. 4,5? Szóstka. No to kurde, 5,4 to jeszcze drugi taki z podsiewaczem. Co? Jest z podsiewaczem normalnie wszystko. No, zaraz zobaczę, czekaj. Właśnie, chyba nie ma podsiewacza. No bo teraz jak już szukać, no to będziemy najczęściej siać we dwóch na jednym pionie. Nie, czekaj, ma podsiewacz raczej. No powinien mieć jak pasiewnik. Jeżeli ma kosz taki duży na sobie, to ma podsiewacz. Ma duży kosz? Ma małe na nasiona i ma trzy takie średnie kosze. Może też tak. No to mogłyby być. Dobra, zobaczymy to poza odcinkiem. Mówię, no jak musimy kupić, to na pewno musimy zwracać uwagę, żeby był z podsiewaczem, no bo będziemy często siać razem, żeby to po prostu fajne akcje były, bo ja mówię, wolę dokupić teraz drugi i siać we dwóch, niż kupić jeden teraz duży jeszcze. Mhm. Jeszcze moim zdaniem to nie jest czas. Dokładnie. Na to, żeby ten wielki siewnik górku kupować. No nie jest wielki ten 9-metrowy. No, ale jest spory. No ale to jednak wiesz, już mordo... Tak. Ale go raczej nie kupimy już tutaj na zera lat. No podejrzewam, że już będziemy raczej stawiać na coś jeszcze większego. Dlaczego? 9 metrów to jest ale mało? Ale co ty wymyślisz o 9 no, metrów? No nasz, jak będziemy wywalać nasze dwa, no to kupisz, albo przypuśćmy, dokupujesz jeden 9-metrowy i jeden mały nasz zostawiasz taki, żeby nie wiem, powysiewać te mniejsze pola. Albo po prostu kupujesz później ten 9-metrowy na kilka odcinków i dokupujesz do niego drugi. No 9 metrów to jest dużo. Nie wiem, poza tym nic przecież nie mamy my mieliśmy pierwsze, do końca prawie serii od zera poprzedniego 9-metrowy siewnik do kukurydzy 1. No, mieliśmy. No to a mordo, my tu jesteśmy przy ostatnim odcinku, gdzie pól mamy naprawdę połowę, jak nie więcej mniej, no o wiele. Więc tutaj dla mnie ten 9 metrów to jest, no mówię, dla mnie za dość duża maszyna. Te 6-metrowe teraz jeszcze siadają, bo zobaczcie, siewniki, grubery, talerzówki. I inne takie 6-metrowe jak najbardziej jeszcze i tymi starszymi maszynami idzie pociągać. Ale tutaj ten 9-metrowy to już jest naprawdę szerokość, wiadomo, może tam koni on by za dużo nie wymagał. Ale to jednak ta szerokość taka jest, no i tym bardziej, że zobaczcie, no mamy takie pola niektóre do podsiewania. Tak jak tutaj to koło gospodarstwa, to na którym teraz jesteśmy, to nie są jakieś kurde pola giganty, żeby fajnie się takim siewnikiem robiło, bo to też na klinach tym zawijać i to wszystko to troszeczkę tutaj zejdzie. Także no tu prawdopodobnie pojawi się słonecznik, bo go nigdy nie było. Będzie fajna aura, wykorzystamy do tego też pszczoły, bo fajnie też jakiś tam procent nam dadzą. Właśnie jeśli chodzi o później plon. Gitara siema. Jak widzicie, John Deere przetrwał jeszcze zimę na bliźniakach, jest już wiosna i na razie John Deere z tymi bliźniakami tak zapierdziela, że to jest masakra naprawdę. Kilka prac jest takich, w których można się nim fajnie jeszcze pobawić. Dobra. Boże, najlepsze jest to, że ja miałem je zdjęte, a wy je z powrotem założyliście. Nie, nigdy. Tak, ja je miałem zdjęte. Na jakim odcinku niby? Poczekaj. Bo ja nie zakładałem. Nie, stop. Wtedy co Adamowi serwer zbugowało, ja miałem zdjęte przy ogarnianiu, a przecież potem nie zapisało się i one były założone z powrotem. No bo ja tak mówię, kurde, przecież ja nie zakładałem, Adam wątpię, żeby też nie założyłem. Ja wiem, że na pewno nie chciałem ich ściągać, bo mówię, jak już zostały i naprawdę on się gdzieś tam spisuje, bo faktycznie on później z tym siewnikiem jeszcze popierdzielał, bo Landini miał inną robotę. Do tego jeszcze tam z wałem bardzo fajnie wyglądał. Teraz z tym gruberem, no jak najbardziej.
bo jest wtedy uciąg dość fajny. Więc to wszystko jak najbardziej pozostawało. Ty masz ten duży grubel założony, jo? Tak. I z nim zapierdzielam jak ta lala, nie? Dlatego ja mówię, w szoku jestem, bo mówię. Kozak to wygląda. A propos, tu już dość dużo czasu żeśmy sobie jeździli naszą wapniarką. Postanowiłem, że ją naprawimy. Przy okazji dołożyłem burty i dołożyłem szersze raczki. I naprawdę wygląda ten zestaw dzisiaj, rzekłbym, przepięknie. Dobra, my se tutaj przetniemy se. Mam nadzieję, że to będzie ok, fajnie. Se, we dwoje tutaj z ziomeczkiem wróciliśmy na fermę, limuzinę. Właśnie, krótko jeden. Dobra. Masajem? Nie, Masajem nie jechał. Nie, ja Masajem jechałem, bo nie, przez Tuza by się nie dało, a pojechał Landini. Ogólnie, jeśli chodzi o tego małego Masaja, który wyszedł na ModHubie, to myśmy gadali, że on ma tylko zmianę kolorów, ale się okazuje, że nie, że on ma obciążnik z przodu wbudowany, nie trzeba zakładać Tuza. Fajnie wygląda z obciążnikiem. Ogólnie byśmy mogli wziąć, bo często Masej jest na krowach, a na krowach trzeba wozić mleko, a mleko by mógł wozić pracownik. No. Więc jeśli chodzi o to, naprawdę by było spoko, jakbyśmy to zrobili, bo Tuz go hamuje po prostu i nie da się tym... Tak jest. Jeździć zbytnio. O. Dobra. Zróbmy sobie poprzeczniaczek. Akurat tak dzisiaj wyszło, bo ogólnie przymierzałem się na wapnowanie po tamtym polu, gdzie chłopaki teraz są. Ale wyszło na to, że faktycznie jest to pole tutaj do robienia, więc nie wiedziałem, jak tam robota będzie szła, czy zdążą ogarnąć, zaorać całe pole, ale jak wyszło jeszcze zbieranie kamieni, no to tak serio bym mógł wapnować tylko i wyłącznie to, co jest wyzbierane kamieniami, bo jak sami dobrze pamiętacie, no to był bóg związany z tym, że brzydko to po prostu wyglądało, jak się jeździło tą zbieraczką do kamieni, a ona tej tekstury tak jakby nie pożerała, więc wyglądało to po prostu dziwnie. Jadasiu, co ty robisz teraz? Jestem na farmie i odkładam puk. Aha. A co potrzeba? Żebym się też podjechał? Nic, ja się po prostu zastanawiam, co teraz będziesz miał za robotę, wiesz? Też właśnie się zastanawiam. Wiesz co? Będę patrzył, co tam potrzeba. Czyli w końcu ustaliliśmy, co tam siejemy, panowie? No owiec. Siejemy tam owiec, tak? No to czyli tam, no niestety, ale wapno tylko i wyłącznie tam zostaje. Adaś, zobacz jak to jest z siewami słonecznika. Czy my już w marcu możemy wjeżdżać ze słonecznikiem? Wątpię. Z kukurydzą tylko. Możemy sprawdzić. Słonecznik można jednak, kukurydza jest w kwietniu. Aha, dobra, czyli ja bym wtedy, no wpiął się nawet tą małą łąkę wysiej, nie? Nawet małą łąkę wysiać, dobrze, panie kochany. Bo raczej wątpię, że ktoś będzie tą małą łąkę chciał. A gdzie mamy słonecznik w tym sezonie? Mamy tak, 51, to jest to za tymi dwoma dużymi naszymi polami. Tak. Mamy koło domu, te dwa pola, no, koło domu. Co po łąkach, tak jakby. Jesteśmy w tym sezonie bez sorga. Soję mamy tym polu, co ja teraz wapnuję. Dobra. Największym naszym bożym. Więc... U mnie na odcinku akcja siebie na pełnej, jo? No tu jest, to powiem ci, że tu jest, no jest naprawdę pełno. Boże, tu kamienie są do zbierania jeszcze. Aha, gdzie? No tak. Tu po wapnie, co ja robię. Teraz dopiero się kapłem. I to kurde nie są te wbijane, nie? Kamienie. No dobra, to któryś z nas po prostu będzie miał robotę na kolejnym odcinku. Będzie tu, że tak powiem, siedział i ogarniał. No bo jeżeli my zaczynamy siać słonecznik, nie? No to musimy już tak zrobić, że po prostu ten słonecznik siać teraz już zasiać na tym marcu, nie? A dopiero, bo i tak soi nie można siać teraz jeszcze, więc dopiero będziemy musieli najpierw powysiewać te słoneczniki, to wszystko poogarniać. Owiec też, no tak, owiec, słonecznik, kurde, to jest jeszcze, ja pierdzielę. Roboty, a roboty. Sprawdzę, tak, słonecznik jest do siewu. No czy lepiej by było na przykład następnego dnia Adaś, nie? Czyli kwietniu. My możemy już, że tak powiem, siać wszystko, totalnie wszystko byśmy mogli, czyli owiec, słonecznik, kukurydza, wszystko. Wszystko jest byśmy mogli, jeszcze owiec by złapało, jo? Tylko, że owiec będzie późniejszy, słonecznik no, później. Owiec, no tak, a tutaj by była tylko soja. Wtedy będzie owiec w sierpniu zbierany, a słonecznik to w ogóle pewnie gdzieś listopad. Nie, rozostawmy to tak. Ja bym to tak zrobił też, no słonecznik i owiec jest do zrobienia. Na swoim odcinku przez zasieje słonecznik i owiec bez problemu. Dokładnie.
No, tu jest naprawdę roboty. Do trójkę. To się da. Jeden, się jeden. Jak się mi kupię do tego, do słonecznika. No, na dwa no. Na pewno, nie? Ale trzeba pamiętać, że jeszcze masz uprawę, nie? Czego? Do zrobienia. Ja może tam jeszcze, nie wiem, na chwilę wskoczę. Gdzie? Na tym polu 51, no. No to tam choćbym Gnojowice może rozlał. No ja, to ja wtedy... Jest jakiś ciągnik na gospie? Tak, John Deere. John Deere nie będzie pasował do tej beczki. Znaczy, no tak wiecie, po rozłożeniu spoko, ale do tak jeżdżenia z nią i tankowania to tak średnio bym powiedział. Landini jeszcze nie chodził z beczką. Wprawdzie można zobaczyć, nie? Jak to by wyglądało. Więc na tego Landiniego sobie chyba po prostu zasiądziemy. To jak Adaś byś mógł, albo dobra. Bo ty co pojechałeś robić? Powiedzmy, siejesz ten słonecznik, dobra. Tam raczej powinno ci dość szybko pójść. Za dużo nie siej tam, żebym ja miał co siać. To małe, żeby już po prostu się nie później nic nie zostało i się nie zastanawiać. Fajne jest to, że potem nawet jak będziemy w stoje siali, to możemy też dwoma siewnikami do kukurydzy wpaść, nie? No, też by można. No. Nie głupie. Powiem ci, zasiać soję dwoma tymi, spoko sprawa. Dobra, kurde, teraz naprawdę jak tą wapniarka jest powiększona, to chyba mi starczy. Ogólnie zobacz, jak sąsiady powapnowały, ja pierdzielę, masakra. No, ale najwięcej wapna będę... i tak było w zimę. No, nie myślałem ogólnie, że będę tu dzisiaj robił i dlatego też sobie nie przyszykowałem tych pól, bo najczęściej, jeżeli ja tu coś robię, to staram się, żeby tu jakaś kukurydza, słonecznik lub jakieś zboże, które dojrzewa było, bo to zawsze najładniejszy dystans jest i najładniej to po prostu wygląda. Ale dzisiaj tak jakoś już na szybkości i już tego po prostu nie ogarnię. Zresztą jak tu wapno nie sypniemy, to i tak będzie dobrze. Ja kamienie raczej zdążę pozbierać dzisiaj. No to i tak nam dużo uratuje, bo już tam tylko i wyłącznie będziemy musieli wysłać siewnik. No, zostają nam, kurde, naprawdę jest sporo roboty wałowania jeszcze później, nie? Yep. Także jutro jeden sieje, już jeden z wałami. I jeden tu zbiera kamienie, no to na pewno, dokładnie, nawet dwóch tak będzie siało, więc tu jutro naprawdę ogień na tłoki. Znów będzie taki zapierdziel tak zwany, który mamy... Znowu mnie na odcinku. Tak, który mamy już od jakiegoś czasu, nie? Bo dzisiaj też nie ma co ukrywać, że no nie jest zapierdziel, bo... No jeżeli chcemy dwa odcinki, to wszystko pokończyć, no bo dzisiaj no, tylko Adaś mógł zacząć trochę teraz siać tej kukurydzy, przepraszam, słonecznika, bo tak szczerze no mówię, tamto pole było do roboty, no niestety trzeba było je zaorać, trzeba zebrać kamienie, trzeba jeszcze zwapnować. Także no jest co niemiara tutaj tego ogarniania. Do tego jeszcze wychodzi, że tutaj to pole też trzeba przygotować, bo nie są kamienie zebrane. No mamy multum roboty, jeżeli chcemy zamknąć wiosnę w 3 odcinki, no to po prostu musimy robić tą robotę, ile tylko się na danym odcinku da. A teraz... myślę, że powinniśmy zamknąć. Znając nas, jak my niekiedy w siebie nie wierzymy, to teraz tak, powinniśmy uwierzyć. Tak, nawet ten ostatni odcinek wiosenny, który będzie mieli, odchodzą nam sianokosy. To jest dużo, tak, bo zawsze co wiosnę sianokosy zjadały nam jednego z nas przynajmniej, albo jeden odcinek, nie? Więc tutaj niestety nic byśmy z tym nie zrobili. Dobra, ja ogólnie... Zastanawiam się, czy wyrobić też ten klin tutaj na polu koło domu. Czy będzie się komuś chciało tam bawić i siać, co nie? Ten tutaj malutki. No już nie wiem. Dobrze. Dobra. Nie, bo serio, bo tutaj ten klinek to... Aha, ty masz Landiniego. Tak, no bo ja ci powiedziałem. Boże, a chcesz, to ci mogę dać przecież. No, by było spoko. Od razu pod beczkę, jakbyś tu podjechał, to by było naprawdę fajowo. To wtedy podepnij mi beczuszkę. Ja lecę szybko do Bronka. Zobaczyć, jak to tam pole wygląda, bo ono już powinno naprawdę nabrać dość fajnego efektu z wyzbieraniem tych kamieni. No właśnie, o to chodziło. Zobaczcie sobie sami, jaka fajna połać tego jest. Naprawdę, no te drzewa, najpiękniejsze co fani tutaj zrobić. Żeby dali tyle pięknych, różnorodnych drzew do dodawania. Naprawdę nie chcę mi się już teraz przedstawiać dnia, bo bym wam pokazał, znaczy dnia, bardziej miesiąca, wygląd miesiąca na, nie wiem, tam przypuśćmy czerwiec, lipiec, gdzie są naprawdę najpiękniejsze drzewa i kolory. Więc naprawdę by to spoko wyglądało. Dobra, na pewno następną beczkę trzeba będzie wziąć od tygodniego do przy krowach. Róbmy. Bo tam jest naprawdę tego sporo. Czekaj, czemu tu jest włączona ta beczka cały czas? Włączona ma, jak to ma? Tutaj ma włączona beczka. Może jest podniesiona, znaczy opuszczona. Czekaj, aha, dobra.
Nie myślałem, że ona cały czas jest automatycznie podniesiona, tutaj jak nie, jest nierozłożona. Żeby ją odczepić, to trzeba opuścić i ona się wtedy włącza, to skupię. No to jest dziwnie, to ja teraz nie szejem, ale kurde, powiem wam, że myślałem, że może gdzieś tam ten landing będzie za duży, ale naprawdę wygląda świetnie, bo to jednak ta beczka no jest byk. I faktycznie do tamtych naszych ciągników, kurde, ona no tak jakby trochę przydłuża była, nie? Ale tutaj wygląda świetnie, mega się cieszę, szkoda, że tylko taką chwilę sobie tutaj to porobimy. Ale mówię, jest zapierdzielę z miszmasz, wy to lubicie, bo przynajmniej nie robimy jednej roboty na odcinku. Jest, wiele się dzieje, więc naprawdę z tym akurat spoczko. Dobra, robimy coś takiego, że cyk, tutaj sobie załączamy, niech już ciśnienie jest w beczce. Tu też opuszczamy i rozlewamy. Będzie chociaż teksturę widać? No, jest naprawdę w porządku, nie ma jakiejś tam dużej tragedii. Okej, zmieni mi to. Myślę, że te 7 metrów możemy sobie w beczuszce jak najbardziej tutaj dać. Kurde, ja nic na tym polu praktycznie ja nie robię, oprócz, jak dobrze sięgam pamięcią, zbierania belek. Naprawdę gdzieś to pole tak szybko zleciał ten poprzedni sezon. Gdzieś tu bokiem wszystko gdzieś tam ogarnialiśmy i żeśmy tu za wiele nie podziałali z tym polem. Ale no to jeszcze jest teraz czas, żeby to akurat ogarnąć. Dobra, załączymy sobie ten pomad, włączymy sobie jakieś takie, nie wiem, koło 16 na godzinę, jeżeli to jest prędkość maksymalna, aby po podniesieniu nie trzeba było tutaj zbytnio dużo zawijać. Fajnie, bo no, ten sezon naprawdę super się układa. Wyszliśmy z kredytu i zobaczcie teraz dzięki temu, że tego kredytu nie ma odsetek, nie musimy nic spłacać. Zobaczcie, jak teraz kasa się nas trzyma, nie? To jest naprawdę super sprawa, mega się cieszę, że teraz będziemy mogli no już się szybciej rozwijać, bo zobaczcie, krowy już naprawdę mega się spłacają. 40 tysięcy zarobione na odcinku za mleko, gdzie jeszcze tego mleka coś zostało na pewno, bo zostało, już wam mówię. Ponad dychę. 12 500. Aha, jeszcze jest 12 tysięcy, no tak, bo ja przewijałem przecież. No to kurde, zobaczcie, dochodzą kolejne zarobiste pieniądze, to jest 60, to jest 70 tysięcy gdzieś za mleko, jeżeli w tym momencie byśmy sprzedawali ciągiem po zimie. Więc to jest naprawdę, naprawdę sporo. A tak szczerze, no co, nam doszło kilka krówek, mamy już chyba 35? Czy 40? Było 35. 35. A właśnie, ty, ja przewijałem, ciekawe jak może to tam teraz 40, wygląda. No ale wiecie, przez pierwszy sezon, przez pierwszy rok, no one nie dają nam mleka ani nic, więc obstawiam, że na ten moment, jak 25 krów daje, to jest max. Co tam naliczyłeś, mordo? 45. O kurde, no to 25-30 krów maksymalnie, bo wiecie, nam te co piątki nam te tak przychodzi, nie? Co pięć właśnie krówek, nam się to tak idzie wszystko, więc obstawiam, że mówię, jak tam ze 30 krów daje mleko, to jest max, ale jest naprawdę już różnica, nie? Mega się cieszę, bo kurde, to tak szczerze, no tą kiszonkę sobie na luzie robimy, siana, zobaczcie, żeśmy to jest to siano, które tam leży w tej wiacie, bo my z poprzedniego sezonu siano całe wywieźliśmy na sprzedaż, chyba nie wiem, czy było może kostka, czy dwie dołożone. Poprzednie sezony, zobaczcie, ile my tego siana żeśmy tam natukli do tej wiaty, a jeszcze ile tego zostało, bo tak szczerze, no co, idzie jeden na paszowóz, teraz wiadomo, tych krów jest coraz więcej, więc dzięki temu tych paszowozów będziemy mogli urabiać więcej, bo myślę, że teraz dwa to już lekko, za jednym pociągnięciem będzie można paszowozy po prostu tutaj robić. Więc naprawdę będzie się tu teraz działo, bo troszeczkę tego towaru chociaż będzie schodzić, bo naprawdę my żeśmy tego zrobili dużo, aż za dużo i no teraz fajnie, jak sobie ten jeden sezon odpoczniemy, a później będziemy to tak starali się robić, żeby też nie gromadzić po kilkanaście tych sezonów, tylko żeby, nie wiem, przypuśćmy jedną łąkę odkładać na właśnie na ten, na siano. Nawet nie cały pokos, w zależności jak to będzie później nam schodziło przy większej ilości krów i gdy one wyrosną. I tak to najwyżej, wiecie, mamy ten drugi silos na kiszonkę, po to go stawialiśmy, żeby wykorzystać to i jak najwięcej tej kiszonki po prostu tutaj robić. A myślę, że naprawdę będzie sporo, jeżeli by jeszcze doszedł ten moto, który tak wspominaliśmy wcześniej, czyli na cięcie zielonego zboża. No to ja nie chcę myśleć, jakbyśmy byli. Moment byśmy tutaj fajnie się rozwinęli. Ja mam kamienie zebrane jak coś. Ło, no to nic, tylko zjechać. I dużo dało w ogóle? Ze 3 wózki miałeś? Wiesz co, dosyć dużo dawało na środku pola, nie? Mhm. No bo tam ale, były duże. No nie wiem, 4 chyba miałem.
O, no to tak jeszcze większej tam tragedii nie ma. No, tam przydałoby się teraz pojechać po tą, przyczepę. Przyczepę się zwiezie, tutaj Wronek zjedzie ze stałem, od razu możesz mordo, jak jedziesz, jadę nie? Tam do ciebie. Tak, jedź na to powapnowane pole, nie? O, zbiornik jest pusty, pomocnik przerwał pracę, fajnie, obstawiam, że tam wcale mu wiele nie zabrakło, bo z tej perspektywy, jak patrzę, pole jest praktycznie nawiezione, tam chyba widzę taki jeden mały przesmyk tylko, którą nie nawiózł, więc no, pole nie jest małe, jeżeli wózek na tyle starcza, mega fajnie, bo zwiastuje to, że prawdopodobnie to pole, które mamy kupione, które no, dzisiaj ogarnialiśmy, jednym wózkiem jesteśmy w stanie wapna zrobić, bo ono jest na pewno mniejsze od tego pola tutaj 42. Ale już zobaczcie, troszeczkę się kolorystycznie zaczyna robić. Myślę, że gdzieś te następne pola to tak pójdziemy troszeczkę w górę mapy, gdzieś tu coś ciekawego znaleźć. Dlaczego ten tam stoi, ten z tym wapniarką? No bo skończył pracę. Skończył. Skończyło mu się ten. Skrajniaka chyba nie zrobił, tylko... Skończyło mu się wapno, nie? No ja tutaj chcę tą beczkę do końca rozdać, mam 13%. Będzie 45 minut odcinka, ale mówię, no tak czy tak, no trzeba tą robotę robić. Jak ktoś to usuwa wapno, ten kamienie, zbieranie. O! Aktualizacja! No to super. Proszę bardzo. No to super, bo będzie pole takie, wiesz, ładniejsze podsiewy, nie? Mhm. No. Więc fajno, mówię, ja w następnym mogę się tutaj zabrać i, ja już i mam zbierać cały odcineczek te kamienie. Tak zwaną małą ogarniętą na full, bo i zasiane i zwałowane, więc... Aha, no to bardzo fajnie. Czyściutkie pole bez kamieni. No to super. Ja mam ostatnie 4%. Podjeżdżam, pojadę sobie tylko na krówki i przy napełnianiu, podczas napełniania się pożegnamy. Szczerze, raz, dwa, trzy, cztery przejazdy mi zostały, do tego po dwa razy poprzecznek prawdopodobnie, bo na raz gdzie nie powinienem jechać. Ale no tutaj Landini, jak widzimy, no stop, full prędkością sobie jeździ. Gdzieś tam mimo wszystko w Gnojowicy jest to potrzebne, bo jak wiecie sami, no tutaj Gnojowica nam naprawdę szybko schodzi. Kurde, szkoda, że jak teraz budowałem już ten silos, nie pomyślałem o już postawieniu silosa, ale jak sami dobrze zauważyliście, tam gdzie stoi przyczepa samozbierająca z rozrzutnikiem, tam jest jeszcze trochę wolnego miejsca, więc myślę, że tam jakiś ten silos na Gnojowice po prostu się wciśnie. Nie wiem, czy też nie użyjemy tych silosów podziemnych, bo to wiecie, to jest najlepsza sprawa z racji tego, że one nie zajmują nam praktycznie w ogóle nigdzie miejsca. Są one pod ziemią, wystaje tylko właz i pompa z przewodem, więc naprawdę spoko i nie wiem, czy to tak po prostu sobie nie zrobimy. Dobra, cyk, myk, fuch. Tutaj sobie teraz zajedziemy. Tankujemy, bo akurat chciałem od krów, bo krów jest znów niestety, ale pełne. Także co, my wam bardzo serdecznie za uwagę dziękujemy. Zapraszam już na kolejny odcinek do Brączusia. Fajnie, bo nie musimy dużo ogarniać, praktycznie siadamy i nagrywamy od razu. Także co, na razie strzała i trzymajcie się, wariaciki. Cześć! Cześć! Hello.